Hej, cześć. Dobra. Dobra, witam was. Oczywiście w kolejnym materiale. Zagrajmy w Watch Dogs. I cóż, lecimy sobie do tego Mad Mile. Czyli jak to tam się zwie. Oczywiście pomijamy utworek. Bo nie chcę mieć tutaj no, do czynienia z prawami autorskimi. A materiałów mam. Jak zwykle ten most musi mi się kurczę przesunąć. Jak zwykle. No przesuwaj się, dobra. Zobaczymy co to będzie za miejsca dzisiaj. W tym materiale. Widzę gdzie indziej teraz nas przemieszczę. Kurde, to za wariaty. Ale wariaty tu jeżdżą po tej Ameryce. Ojajaj. Myślę, żebym uszkodził. O kurde, ale o! Get out! Wow, fajna bryka. Au. Oj. Co to było? Oj, 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 jeszcze żem. Aj, aj, aj. Dobra, bo tu kurczę coś mi się. Oj, co? Co to było, panie? Co ty to? Kurde, nie spodziewałem takiego czegoś. Kurde, za szybko jadę, powiem wam szczerze. Au. Ile on zapierdziela? Jak kurde ten. O kur... Z tego prędkości, co ja jechałem teraz, to silnik by wypadł z tego. Nie wiem, Lambo? Czy co to jest? Cholera go wie. No, wiecie. Na pewno jakieś Lambo albo... Albo Bugatti? Nie wiem. Nie, Bugatti to nie. Coś... Głupoty już gadam. Lambo właściwie szybciej to jest. Tak mi się wydaje. Ale ładnie, ładnie powiem wam, leci ten samochodzik. Normalnie jak... W Need for Speedach. Au. O kur... Co? Nie spodziewałem się tutaj, powiem wam szczerze, że można tu normalnie drzwi jeszcze gubić. No w GTA na przykład... Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie jaka to była część, ale... Dobra, jesteśmy na miejscu właściwie. Nie pamiętam teraz dokładniej. O cholera, tu jakiś wróg jest. O ja pierdzielę. O kurde, aż się boję, powiem wam szczerze. O holender jasny. O ho 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 ho. Tu mam jednego. Cholera. Ale zobaczyłby mnie prawie. Ja cię kręcę. Kurde, nie wiem jak go... Jak tu się go pozbyć. Kurde. O ja pierdzielę. Co ja tu przed chwilą właściwie odwaliłem? Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Kurde, tego... Jak go wyrzuciło? Ja cię kręcę.
Kurde. Może wezwać posiłki? Stay alert. O cholera. Uciekamy, uciekamy. Kurde, uciekamy. Uciekamy, czekajcie chwilę. Jakby to ich się pozbyć? Cholera. Nie spodziewałem się, że oni mogą tak... Aha! Tu jeden jest. Dobra, jakby to załatwić, żeby było... Kurde, ten mnie widzi, skurczybyk. Zobaczyli mnie? Ich jest tu za dużo właściwie. Tak szczerze mówiąc. Kurde, ten, żeby nie łaził tamten, tego bym, kurczę, jak to się nazywa, ogłuszyłbym go. Ale on... Ale oni łażą, skurczybyki. I to jest właściwie, powiem wam szczerze, zły pomysł. Ale na razie sobie tutaj może kamerkami, znaczy kamerami. Czekajcie. Kurde. Chodzi mi tutaj. Okej. Nie o to mnie chodziło tak właściwie, kurde. Ej, prawie by oberwał, kurde. Dlaczego nie oberwał dobrze? Niedobrze. Niedobrze, powiem wam szczerze. Czekajcie, 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 czekajcie. Gdzie jest w ogóle ten... Właśnie. Czekajcie. Przejdźmy sobie może tutaj. Mogę sobie jeszcze tutaj przejść. Tu jest. Czekajcie, gdzie ja otworzyłem tę bramę? Tak właściwie. O cholera, tu za dużo ludzi, powiem wam szczerze. Cholera. Tu jest za dużo ludzi, powiem wam szczerze. Ale może by się... Cholera. Dobra. O kurde. Tu kolejny idzie. Niedobrze, powiem wam szczerze, niedobrze. Cholera, tu idzie. Idzie tu? Mam nadzieję, że nie. Tylko oni mogą być zaraz zaniepokojeni, że się nie zgłasza tu do nas. No tu nie ma przejścia. Holender. Niedobrze, powiem wam szczerze. Niedobrze, bardzo niedobrze, bo ich tu za dużo się kręci, szczerze mówiąc. Dobre, otwarte? Nie wiadomo. Kurde, tu jest... O tamtego przydałoby się pozbyć, szczerze mówiąc. Tylko nie wiem, czy by mi się udało go... A, bo tu łazi jeden, skurczybyk. Tu łazi skurczybąk jeden. O kurde. Nie ma szans, powiem wam szczerze, żeby się ich pozbyć. Ja tu muszę się dokładniej... Kurde, ten łazi tak, tamten łazi tak samo jak chce. I to jest właśnie takie, powiem wam szczerze, głupie. Według mnie. Kurde, ten będzie się patrzył, ten będzie też łaził tak. Stop
Kurde, jeszcze lag. No świetnie. Tamten widzi mnie. I to jest właśnie złe rozwiązanie. Ha, ha, ha. Kurde. Kurde, przydobi się. Nie widzi. Aj ty skurczybyku, zasrańcu ty. Dlaczego nie chcę zobaczyć tego, co... Boję się, że zaraz mnie zobaczy tu któryś. O kurde, zobaczyłby prawie by mnie. Aj, tu dwóch się kręci, to jest właśnie. Trzeba po cichaczu to zrobić, jak szczerze mówiąc. Kurde, tu dwóch się kręci, to jest właśnie. Lipa. Kurde, tu jest szyba. O, shit. No to świetnie, powiem wam szczerze. W totalnej klapie jestem teraz, tak szczerze mówiąc. Czy ja mógłbym się pozbyć z ich... Czekajcie. A, nie mogę tu, kurde. Stay on your toes. Stay alert. Stop wasting time. Look, have a look around and watch. Świetnie. Tu i tak ja muszę ich się pozbyć najpierw. Cholera, widzi mnie tu jeden. A ty suki. Kurde, widzą mnie. Ale zaraz oberwiać ode mnie. Tak szczerze mówiąc. Kurde, nie trafiłem. Świetno. Żyjesz jeszcze? A ty skur... Czy byku? Kurde, jeszcze ten lag. No świetnie. Świetnie. Dobra, wszyscy załatwieni. Świetnie mi poszło, tylko niepotrzebnie, powiem wam szczerze, tak mi się wydaje, ich zabijałem, no ale... Goblin? A co to jest? Jakaś nowa broń? Pierwszy raz słyszę o niej, tak właściwie, tak szczerze mówiąc. Gdzie ja muszę lecieć? O nie! Już się zaczyna. Dobra, mam. Aj, aj, aj. Kurde, nie wiem jak to mam zrobić, żeby było jak najlepiej. Tak też nie może być. Kurde.
No nie. Kurde, tak też nie może być. No nie. Dobra, mam. Kurde, ale to też tak nie będzie. Będzie lipa. Szczerze mówiąc. A może nie? Kurde, tu przydałoby się... Jest, udało się. Uff. Ale tu nie chodzi mi o to. Dobra. Jest. Udało się. No dobra, ale to... Co mam tu zrobić? Okej. Czyli... Gdzie mam lecieć? Tutaj. Aha, to jest w sumie niedaleko. Tak szczerze mówiąc, dobra. Hi, this is Aiden, Jack's uncle. I want to make sure things are going okay there. First, I want to know if things are okay with Nikki. We haven't heard from her. She's still working things out. Tu miałem gdzieś samochód. She just needs a little more time. Samochodu nie mam, no świetnie. Terribly. She should at least give him a call. I can tell he's restless. He's not happy here. I understand. And I'll let her know. You have any problems with Jack's, anything at all, if he wanders off or... Anything. You call me right away. I will. You take care of that sister of yours. Yeah. O Jezu. Się przestraszyłem troszkę, powiem wam szczerze. Dobra, tu mamy jakąś brykę. W sumie weźmiemy sobie... No gdzie się pchasz? Ty głupi. Głupi robalu. Co to jest jakiś Rolls-Royce? Nie no, podobny powiem wam właściwie do Rolls-Royce tego samochodu, do tej marki. No dobra. Właśnie, zobaczymy... Nie, nie będę motorem jechał. Nie, bo to jest, powiem wam, bez sensu. Szybciej się wypier... No jak? Jak ty jeździsz? Kolejny, no. Kurde. A ty co po ulicy jeździ? Znaczy po chodniku, przepraszam. O kurde. O ja pierdzielę. O nie, gliny stoją. Siedź, jadę tu. Skurczybyki. No nie, serio, w tamtą stronę jadą? Dobra, pojechali? Czy tak średnio? No tak średniawo bym powiedział, ale... Może zaraz wyjadą sobie stąd. Znikli, dobra, jest, nie ma ich. Czy ja muszę tędy wyjść? Wejść głównym wejściem? Nie? A jak ja mam tam wejść? Halo? Tutaj może, tym wejściem. Zaraz zobaczymy. A, tutaj! Okej, mam. Jest. Zaczynamy. Bez... Bezwzględnego... gadania. Dobra. Crispin's might take it into the auction, and my only shot at getting close to a rack. He needs to disappear. Właśnie cały czas go gonimy, co nie? Tego Iraka, Irakia, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Oho ho. Nie ciekawie. Tą wróg, mamy jednego wroga już. Oho ho. That place is too exposed. Better go in quietly. O ja pierdzielę.
Jak ja mam tu ten? Aha, mam. Nie, nie mam. O, też nie? O kurde. Kurde. Za krótki czas tego jest, powiem wam szczerze. Nie mam, kurde, no nie. No nie, dobrze jest wszystko, kurde, czemu to się nie chce włamać? Halo? Kurde! No spokojnie. Cyk. Mam. Teraz tak, cyk. Kurde, tu jest... O, mam. Jest, świetnie, udało się jakoś. O kurde, jakie bryki! O, ja cię kręcę. Mr. Quinn didn't know which color you'd like, so, you can take whichever. O, niebieski ładny. O kurde. Ten też ładniutki jest. Czerwony, ładny. Ten fioletowy również ładny. Bardzo ładny. Mi się podoba. Oj, to bardzo. Wow. Kurde, jak... z takich starych, nie wiem, furmanek. Wszystkie platformy. O cholera. Który on chciał ten samochód? Halo? Co ja mam zrobić teraz? Kamera? Aha. Kurde. Gdzie jest ta kamera moja? Ej, gdzie jest ta? Kurde, gdzie ja żem wlazł? Halo? No chodzi mi do środka kamerę. Halo? Kurde. Tam gdzieś kamera była, co nie? No kurde, co jest? Tu jest tylko ta jedna. A tam jest, dobra, mam, cyk. Obezwładniej. Kurde, wyeliminuj Crispina, no dobra, ale... Aha! Już wiem, o co chodzi. Dobra. Kurde, roi się ich tu od groma. Tak szczerze mówiąc. Czekajcie, czy oni mnie wszyscy widzą? Pewnie widzą, na pewno. Nie ma tu jakiegoś wejścia? Od tyłu? Czy coś? Nie ma. Kurde. Ja cię kręcę. Tak to by było. No. Ja pierdzielę. Dobra, jest. Kurde. Jakby to ich kurde wyeliminować? Nie wiem. Kurde. Za dużo was tu. Czekajcie, spróbujmy może za pomocą kamer? Nie wiem. Czekajcie, a ja na przykład jak wezmę... Kurde, no nie. Nie wierzę w to. O, ja pierdzielę. Ja cię kręcę. No nie. Dobra, świetnie. Kurde, ścigają mnie, skurcze byki. Dobry jest.
problem. No ja pierdzielę. Było prawie. Prawie było. Kurde, dobry jest, skurczy byk. Kurde. Chodź tu, skurczy byku, ty. Ja pierdzielę. O ja pier... Idiota. Ja pierdzielę, naucz się jeździć, ty. O shit. To było nieciekawe. Dobra, gonimy go. Zostali w tyle. Ale ja tu się nie dam. Nie, nie, nie. O ty skurczybyk. No nie. Ale go zgubiłem teraz. Dobra, zarabia. O jest. O nie. Dobra, mam tutaj. Teraz się wpierdzielimy na drugie miejsce. Czy na drugie... Gdzie on, kurde, uciekł? Halo? Kurde. Kurde, pod prąd ucieka, skurczybyk. Ja już się dymi widzę, bardzo dobrze. I o to chodzi. Świetnie. No tu może lepszy jest ten samochód, kto wie. No. No dobra, okej. Looks like Crispin was on his way to pick up something called the Poppy Special. It's at a club called Infinite 92. Infinite 92. No official listings. I see mention of it in some thread here. Oh, looks like it's a gentleman's fetish club. Underground, of course. So the Poppy Special is a woman. That fits the profile Quinn had on Crispin. I doubt Poppy would have survived the meeting. What kind of auction is this? I think we both know the answer to that. I'm going to the club now. Crispin's invite is there. Dobra, jedziemy sobie do tego klubu Infinite 92. Znaczy... no... ojej. Troszeczkę powiem daleko, jest ta miejscówka. Dobra, lecimy. Co? O kurde. Pomyślałem, że tu można... uff, w ostatniej chwili zdążyłem otworzyć te drzwi. Ale ładny drift by był, ale no niestety się nie udało. Tu też powiem wam, kurczę, świetnie się driftuje w tej grze.
Szczerze mówiąc, lepiej niż, tak mi się wydaje, niż w GTA. Znaczy w serii GTA, co nie? Bo tego jest kilka części, jak wiecie. Oj, oj, oj. Dobra, już niedaleko. Ile? 400 ileś metrów. Oj, oj, oj. Dobra, jesteśmy już praktycznie w klubie. Zobaczymy, co następuje. Na pewno będą wrogowie, na pewno, ja to wiem. Czekajcie. O, przepraszam. A jeszcze kurczę, żebym kichnął tu na materiale, no ale... Crispin's as fucked up as they say, na dół? Just find the auction invite and get out. Jak mam tam na dół wejść? Halo? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No mam tu. Myślałem, że nie znajdę tego miejsca. Dobra, ale mam. The poppy special. Very good, Mr. Crispin. A signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Mr. Crispin, right this way, please. Kurde, myślałem, że on ten. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Oni chyba się nie domyślają, że... O, wybaczcie za to, moi drodzy. Oni się nie domyślają, że to jest inny pan Crispin. No ale... No cóż. Zobaczymy. Co? Czy kanibal? Mr. Quinn wanted to ensure you're comfortable. On his behalf, we offer you a special gift. Please, enjoy as much as you like. You're my special gift, eh? What's your name? Poppy? O ja pierdzielę, jakiś robot. Co? I know about you. What you do to girls? No, it's not. It's okay. I'm done. Ja pierdzielę, co? Crispin, is everything to your liking? You interrupt me again and you're next. I'm not gonna hurt you. Just come with me. I can help you. Czego na mnie atakujesz, jak... They'll find me. They said you were a monster. You're not Crispin, are you? My name is Pierce. Kurde, ale... Zaatakowała mnie jak... O ja pierdzielę. Masakra jakaś. Dobra. Co ja Aha, muszę tu powoli sobie iść. Myślałem, że będę mógł podbiec. Ale nie, bo oni się domyślą zaraz. Domyślą, że tu ktoś... To nie jest ten Crispin, tylko no podróba. Bo Crispin przecież, jak wiecie, nie żyje. Kaput. O ja pierdzielę. My gun. Dziękuję. We hope you'll come back again. No, nie wiem. I need a favor. I gotta get Poppy out of this place. Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell them I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. Maybe Crispin had to die, but at least we can save this girl. That's something, right? I'm not sure we can add things up so cleanly, but we're gonna get her out. No dobra, okej. Widzę, telefon jeszcze dzwoni tu. Tu odbierzemy go. Czy nikt nie dzwoni? A nie, wydawało mi się, dobra. No nic. Co tu jest w ogóle za misja, to kolejna ryzykowna oferta. Dobrze, my sobie tutaj
Sobie tu zobaczę na czas. O, trochę jest już późno. Myślałem, że się wyrobię jeszcze z jedną misją, ale szczerze mówiąc, powiem wam, wolę zacząć się w kolejne materiale, niż tam, żeby ten materiał był troszeczkę, no powiem wam, dłuższy, co nie. Bo tak powiem, troszeczkę jednak tak myśl... to może też przy podsumowaniu będę mówił. Troszeczkę za dłuższe te materiały, powiem wam, jednak mi się nagrywały do tej pory. No ale wiecie, gra... jak to się mówi... gra mi się bardzo podoba, to... Czekajcie, ja sobie tutaj się... O, prześpię się do 17, dobra. Mi się podoba, co nie, i te materiały, no... właściwie to są po... właściwie... różne są te długości. 40 minut, 50... nawet tu materiał jeden pojawił się ponadgodzinny. No, ale... no, ale cóż, mam nadzieję, że się podobają te materiały. Mam taką nadzieję. No ja tak spróbuję. Nie spróbuję, bo i tak wyjdzie, to wyjdzie przecież, jak to się mówi, w proszku, jeżeli chodzi o te długości tych materiałów. No ale może przy kolejnych seriach zrobimy tak, że... tak myślę, będę musiał dotrzymywać czasu. Na pewno, żeby były po pół godziny, maksymalnie myślę 35 minut. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Nie będziemy tu oglądać nic, ale tu mamy... kurde, ile materiałów tu. O, ja cię kręcę. My sobie pominiemy je. Bo mi się to nie opłaca, powiem wam szczerze, oglądać tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Sobie to zobaczymy jeszcze może... postępy. No powiem wam szczerze, 11 miejsc na 15, jeszcze tylko właściwie 4, 12, tak, 4 misje jeszcze zostały, tutaj 6 tylko, tu 8 i 1. Szybko może, tak myślę, zejdzie się ta gra, mam taką nadzieję. Znaczy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie przy tej serii, ile tu jeszcze nam misji zostało, bo właściwie to mi się nie chce tak liczyć za bardzo. Co jeszcze wam tu mogę powiedzieć? Chyba tyle, mi się wydaje. Jeżeli coś mi się przypomni, to tam może dopowiem w kolejnym materiale, a jak nie, to dopiero przy podsumowaniu. Na razie to tak, nie będę nic tutaj... jak tu się mówi... na zapas mówił, co będzie, jaka seria i w ogóle, to... może być różnie z tym. I ten, i... o, nie byłem tu jeszcze. Sobie... w sumie tu jest wielkie miejsce. Ta kryjówka. O nie. Myślałem, że ktoś mnie szuka. Ale jednak nie. I... chyba tyle mam do powiedzenia. Tak myślę. Tu kolejną misję sobie rozpoczniemy w kolejnym materiale. I... czy ja jeszcze coś mam do powiedzenia? Chyba już nie, tak mi się wydaje, że chyba nie, ale... mogę się mylić jeszcze. Ale chyba... no, tak jak wspomniałem, co nie, to dopowiem. Jak nie w kolejnym materiale, to przy podsumowaniu, jaka będzie seria. Jeszcze tak przemyślę, to przemyślę i cóż, chyba tyle do powiedzenia, to tam trzymajcie się, do kolejnego, cześć.